Tam, 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 tam. Dzień dobry, ruszamy. Proszę Państwa, wsiadamy. Chciałabym, tak, Kuba zrobił zdjęcia. A, chciałabym powiedzieć, że jestem kierowcą, w końcu siedzę tam, gdzie kierowca, ale nasz kierowca jest tutaj i ja będę tylko pilotem. I witam wszystkich w nowym filmie, czyli naszej cudownej podróży po Highlands, po przepięknej Szkocji. Jedziemy właśnie zrobić zakupy spożywcze po przygodach z wypożyczalnią. Chciałam tylko powiedzieć dla wszystkich osób, które chciałyby wypożyczyć auta w gdziekolwiek na świecie tak naprawdę, gdzie potrzebna jest karta kredytowa i znajdziecie miejsce, które używa karty debetowej. Aby wasza karta Mastercard przeszła, potrzebujecie kodu autoryzacyjnego, a tym kodem jest po prostu wasz kod z tyłu karty. Mimo że właściciele wypożyczalni mogą nie być tego świadomi, tak jak było u nas, dobre półtorej godziny nam to zajęło, ale teraz się udało, bo żeby jesteś taka malutka tutaj. Czekaj, bo się muszę zastanowić, gdzie co jest. No, więc zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Widzisz się pierwszy raz z tym vlogiem. Pierwszy raz? Tak. Czemu pierwszy? Bo to jest drugi vlog, vlog z Highlands. A, Siemka. A to jest to, co będziemy jedli przez najbliższy tydzień. Zażartowała. Pierwszy przystanek, czyli jezioro Loch Lomond i miasteczko Nothing to Lose. Albo nie wiem, jak to się czyta, ale chyba Lose. Inverary. Inverary. Nikt nie wie, jak to się czyta. Tutaj no, w sumie nazwy są skomplikowane, dość nieważne. Jest super, ale jesteś chłodny. Tak. I wiecznie, bo nie ma w ogóle nie słychać. Ale czekajcie. Taki widoczek mamy. Darmo. Powiem tak, moi drodzy, jest tu całkiem, całkiem pięknie. Namaste. Tak się spędza wieczory, a naszym jedynym towarzyszem podróży są bizony. Bizony? Owca, słuchajcie, jest na tym. A tu jest owca. Ojejku, owca! Taś, taś. Taś, taś, taś. Ej, ciszej może. Taki piękny pociąg i ta piękna aranżacja przyrodnicza. Ja już na samym początku tego vloga chciałabym powiedzieć, że mogłabym spokojnie wrzucać film codziennie, bo jest tutaj tak pięknie, naprawdę, że materiału jest nieskończenie dużo. Już nagrałam strasznie wiele klipów z drogi. Jeżeli tak będzie codziennie, ten film będzie trwał godzinę, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. A my lecimy do naszej ostatniej destynacji, czyli do hostelu. No, istna sielanka. Nasza super piękna collation w hostelu z widokiem. Nie pozwalam. Boże, chciałam pokazać najpiękniejszy widok z okna. Jest piękny. Co masz? Co masz? Mam szkockie. Smakują? Według mnie spoko. Dzień dobry, z tej strony poniedziałek. Miga mi, że ładowuje się aparat, no ale trudno. I idziemy zobaczyć most Harry'ego Pottera, wiadukt. To jest most, którym przejeżdżał Harry Potter w drodze do Hogwartu. Tutaj, proszę Państwa, Harry Potter jechał do Hogwartu, tędy. I codziennie o 15 przejeżdża pociąg parowy. Generalnie to chciałam powiedzieć tyle.
proszę Państwa, mieszkamy w takim cudownym miejscu, z takim wspaniałym widokiem, a w lewo tam, słuchajcie, są koniki. Słuchajcie, mam na sobie t-shirt, dwie koszule, ramoneskę i płaszcz i jest całkiem chłodno, ale chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy po prostu w raju na ziemi i tak wygląda szkocka 21.20, także nie wiem, czy słońce w ogóle tutaj zachodzi. Są najdłuższe dni w roku i my zmykamy obejrzeć Słodkie Kłamstewka, czyli najlepszy serial na świecie. A dobranoc, taki widoczek, prawie 11.00, słońce ma się dobrze. A tu jest moskitiera, więc tak trochę dziwnie widać. Dzień dobry, z takim widokiem można się budzić, ale powiem szczerze, że aparat nie oddaje tego, jak pięknie jest tam. Dzień dobry Państwu, w Szkocji dzisiaj świeci słońce, za nami cudowny zamek Ailindonan, tutaj śpiewa panna w dudach, nic więcej nie mam do dodania. Ktoś tak mieszka, pozdrawiamy. Chciałam Wam pokazać, dokąd dojechaliśmy, tylko pozwólcie mi się wygramolić. No, to tyle chciałam powiedzieć. Jeżeli ktoś ma lepszy widok dzisiaj z okna, to dajcie znać. Chciałam Was powitać w raju, jesteśmy w Plockton i nie możemy uwierzyć w to, że tutaj naprawdę mieszkają. I mają taki widok na co dzień, jak wstają. Budzą się rano, bo to jest jedna taka główna ulica i widzą coś takiego, potem zastanawiamy się, czemu Łódź jest brzydka. Dlaczego jest dowolne nas osiedle w Polsce? Właśnie dlatego, że ktoś mógł spędzić tak całe swoje życie. A tutaj możemy zorganizować piękne wesele, pokaż kameramenie. Taki jest bardzo piękny daszek, ozdóbki, jakieś lampeczki, nawet mam palmę. Stoły razem i robimy najlepszą biesiadę weselną. No to siema. O, ale Bożena tam jest. Nie widać Bożeny. Mama na imię Kasia, żeby nie było. Welcome to my crib. Welcome to my crib, zaraz się wywalisz. Nie no, ja nie mogę, ja nie wierzę, że to naprawdę istnieje. Wy to widzicie? No jest cudownie. Domek z łódeczką. Ja pierdzielę. Ten film to będzie najludniejszy vlog na ziemi. Muzyka i widoki Szkocji. Uwaga, wchodzę na wodospad i wydawać by się mogło, że nie jest tutaj, patrzcie, nie będzie jakoś specjalnie stromo. Przepraszam bardzo. Niezły szok! W drugim kącie. Zobaczcie tam. Może tu można przejść, ale ja nie czuję takiej potrzeby. To jest widok wszechczasów. Jezu, ale... Chciałam powiedzieć, że nie mogę uwierzyć w to miejsce! Bo Boże, jak to się buja! Ja pierdykam! Znaleźliśmy sobie superowe miejsce na obiad i tam chyba jest coś ekstra. A lunch jedliśmy sobie z takim widokiem, czyli z wodospadem. Kolejna miejscowość z raju, czyli Ulapul. Chciałam powiedzieć, że Lazurowe Wybrzeże przyjechało do Szkocji, pełne słońce, piękna, turkusowa, może niekoniecznie granatowa woda, przed nami żwirek śródziemnomorski i wulkany. 17 stopni. Tak, i Etna. Ja nie mogę uwierzyć to, co widzę i musi to zobaczyć ze mną. Morze, to jest szok, 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 tam, po prostu... Przybyliśmy, proszę Państwa, do Ameryki Południowej, ale piękne, jest. Widzisz to? Widzisz to?
tak wygląda nasz pokoik, słuchajcie. Bardzo fajnie. Tutaj oczywiście Karolina już wrzuca film i wszystko się zamazało. No, a taki jest oto piękny widok z okna. Ja nie narzekam, ja nie narzekam. Witamy w raju! Ej, nieźle, co? Taki widoczek, nie? Standard. Słuchajcie, ale akcja, wybaczcie moje włosy. W każdym razie ja maszeruję, mamy rezerwację do restauracji. Poszliśmy tam o 7, okazało się, że dopiero od 8 mają dla nas ewentualnie jeden stolik. Mają osobne wegańskie menu. Jest tutaj, przysięgam, jedna ulica. Czekaliśmy godzinę, mam nadzieję, że warto. Jesteśmy spóźnieni, ale cóż, pokażemy wam. Co tam masz w kubeniu? Cytunię. Wegańską i nie wiem, czy tam te boczki w ogóle są, raczej jakieś węgielki. A dla mnie, słuchajcie, warzywa śródziemnomorskie z chlebem. Cieszę się chlebem. Mały update klimatyczny, jest godzina, powie mi ktoś? 22.35. Jest 22.35 i możemy już iść do pracy rano. A teraz pokazuję mamę. Najlepsza rzecz na wakacjach to śniadanie w hotelu. Pozdrawiam. Nie ma nic lepszego, jak wiecie, niż śniadania hotelowe. Dzięki temu, że mamy własne mleko, mamy pyszną kawkę, owsiankę na wodzie z cudownymi owocami, no i własne masło orzechowe, ale generalnie to z takim widokiem to mogę to jeść codziennie. Dokąd idziesz, Kuber? Ale miałem blackout przez chwilę. Jezus, ja też. Zakręciło mi się w głowie. Pokaż wszystkim widoczek. Tak, no jesteś szeroki, wiesz, te bary. No, całkiem sympatycznie. Tutaj Tajlandia. Tak, tak trochę chłodno zabrudza. Mega pięknie w panelach jest wszystko zrobione. O, jejku, spać mi się chce. Mam tu jakiś piękny panicz. Pepe. I dotarliśmy na koniec świata. Tam już jest w końcu pełne morze. Dołącz do mnie, powiedz może coś ciekawego. Że zimno? Nie, jest ciepło dość tak. Dzisiaj tam w samej koszulce jest mi chłodno, ale... I razi słońce bez słońca. Tak, tak. Trzeba chodzić z przymrużonymi oczyma. Dzień dobry, trzeba było zatrzymać samochód na środku. Przecież trochę, mamo. Okay. Bo idą łowce! Siema! W ogóle się nie przejmujcie, czas płynie dla was. O Jezu, takie fajne. Cześć! Takie pączuszki. Że to miejsce istnieje! Cudo! Jest szok w ogóle. Po prostu jesteśmy w raju. Nasza jaskinia. Niezła. Kondycja się nie zgadza. Chcę wam pokazać, jak można spędzać czas. Tutaj mamy zipline, czyli tak zwaną tyrolkę. I ktoś sobie pyka z jednej skały na drugą. Pozdrawiam. Zazdroszczę. A z lewej strony plaża w Portugalii. Chciałam powiedzieć, że moja obserwacja, nasza obserwacja jest taka, że tutaj co chwilę zmienia się krajobraz w taki sposób, że przypomina różne miejsca na ziemi. Raz mamy jakąś afrykańską sawannę, czasami coś, co wygląda jak Tatry. Za chwilę myślimy, że jesteśmy gdzieś w Ekwadorze, na Alasce, więc to jest niesamowite. Mam wrażenie, że Szkocja to milion krajów w jednym. Prawda, Kuniu? Co? Oculus Reparo.
się do zjadu? Nie w tej części. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że elegancko sobie jedziemy. I jakby nigdy nic naszym oczom ukazuje, że taki widok. Pozdrawiam. Słuchajcie, jeszcze jest słońce. W ogóle ten widok jest autentycznie niewyobrażalny. Schodzimy sobie do plaży. A historia jest taka, słuchajcie, że jechaliśmy teraz na jakiś taki punkt widokowy i nagle to się pojawiło po prawej stronie. No to fajnie, fajnie. Tego się nie spodziewałam. A za nami tylko prosta droga. Jaki tam widoczek. Podoba ci się? No nie było zamku, więc dzisiaj mam dla was zamek Królowej Matki w May. Bardzo fajne kolorowe domki, nie powiem. Jezu, jak pięknie! No, myślę, że warto nawet zobaczyć, bo zrobię zbliżenie. Uwaga, nie poszukuję. Robimy? Świetnie. Dzisiaj kwaterujemy się po zmroku. Tu jest coś? Trzeba dojść. No co ty? A nie, to jest to. Są kamienie? O kurczę, czy to było warte przyjechania przez pół Europy? Proszę bardzo. O mój Boże. Mamo, to jest to. Wow. Kamień jest z brązu. Witamy w domu. Ale masz Instagrama, ale bardzo... Tu jest nasz pokój. To miejsce jest przepiękne. Jesteśmy sami na tym poziomie. Jest łazienka i o ile coś mi się nie pomyliło, to tu jeszcze jest pokój, gdzie można sobie siedzieć, jeść i gotować. Także chciałam... Boże, wygląda jakbym była opalona moim zdaniem, ale to jest wiatr, bo było dzisiaj naprawdę intensywnie. My lecimy do auta po rzeczy, będziemy sobie szykować jakieś jedzonko, aczkolwiek ja bym najchętniej usiadła na dworze. Przepięknie. Co mówisz, mamuniu? Jeszcze nie nagrywałam nigdy szczęśliwych krów, ale jest ich w tym kraju bardzo dużo i tak samo szczęśliwych owiec. Nie wiem, jak to się dzieje, że idziemy w takich pięknych okolicznościach. Go, go. A w lewo tutaj. Całkiem piękny zamek. Ładny? Kubuś, jak się nazywa ten zamek? Na D. Nie wiem, jak dalej. Dan Robin. Własność księżnej Sutherland. Fajnie. No, fajnie, fajnie. Za nami jest przepiękny zamek Dan Robin. Tak jak wspomnieliśmy, nie weszliśmy do środka. 4-3 miliardy, więc mało nas interesują zamki w środku, bo zazwyczaj nic z nich nie ma. No, ale miejmy nadzieję, że na przykład jadąc zobaczymy ładny widok, bo on myślę, że robi wrażenie z odległości. 20 minut temu mój brat z niedowierzaniem zapytał, czy jestem głodna, skoro dopiero co jedliśmy, po czym wysiadł z auta i kupił sobie chipsy. Bardzo smaczne. Zdrowie. Tak mniej więcej od tygodnia wygląda mój zestaw lunchowy. Chociaż dzisiaj jest upgrade o ziemniaka. Mielno raz. Mielno dwa. Mielno trzy. Bo tam Norwegia, no zaraz ci powiem. No tam jest Norwegia. Generalnie jechaliśmy przez pół gminy. Mój brat aż wyskakuje z tego... Ja zrobić siku, to po super info. A widoczek jest taki. Więc myślę generalnie, że warto, warto. Żeby nie było, że otwieram razem z wami, bo już tutaj są rzeczy, ale jest naprawdę pięknie. Widoczek numer jeden. I sypialnia. I teraz nie wiem, czy widać... Uwaga. To pa! Podejdę tutaj. Podejdę, bo myślę, że ten widok jest tego wart. Hello. Ta-dam!
Witamy w Dornow, a raczej Dornick. Całkiem pięknie i stylowo, moi drodzy. Z tej strony również. Naprawdę jest to imponujący hotel, a ja teraz idę po sweter, bo jednak słońce jest złudne w tym kraju. No, to jest chyba najładniejszy. Nie, nie wiem, czy na zewnątrz jest może i najładniejszy, ale... Jest cudny. W środku taki nie bo jest. Widok jest po prostu rozkoszny na Kubę. Na pewno ma powód. Bardzo urocze miasteczko, polecam. Boże, gdzie jesteśmy? Na Chińczyku. Wybraliśmy lokalny specjal, czyli chińską budkę, która jest na oczekiwaniu wegan. Bardzo nie zero waste. Jako jedyne miejsce. Gdzie chodzą weganie? A tak wygląda nasza wspaniała wieczerza, czyli tutaj mamy przepyszny sos satay z warzywkami, nudelki z warzywkami, tu mamy jakieś coś, tu ryż, trzeba poczekać, jak to się nazywa? Frytki, no i dodatek. Ja muszę dać give it a go, już tam powiem. No właśnie nagrywam, chciałam ten give it a go tutaj uwiecznić. Dzień dobry, witam w kolejnym dniu, jest dzisiaj sobota, za mną brat niedźwiedź. Pomachaj. Machaj. Brawo. Jesteśmy na plaży Embo i chciałam z tego miejsca pozdrowić Anię, która pewnie tego nie ogląda. Bo Embo kojarzy mi się z nią i jestem w klapkach, słuchajcie. I normalnie chodzimy w końcu po raz pierwszy po piasku. Jest 25 stopni. Szok. Szok, szok. Bardzo fajnie, aczkolwiek zanosi się na deszcz, co nie, Kuber? A chciałam wam pokazać... Poczekaj, Kubek, chciałam pokazać wszystkim, jakie ekstra spodnie kupiłam sobie w lumpie w Glasgow za 5 funtów. Potem, jak się nazywa to miasteczko, mamuniu? Fajnie. Jesteśmy w Tain. Chciałam uwiecznić, jak wygląda mój lunch, czyli fasolka z puszki i chleb mamy sprzed półtora tygodnia. A tutaj, Kubuś, je pokaż, bo to są, one są pyszne. Są mega. Chipsy soczewicowe o smaku bazylia. Pomidor. A w tle mamy coś takiego, więc w sumie to ładnie. A tam pokaż, co jest. A tutaj centrum ropy naftowej. I tam mamy platformy wiertnicze, na szczęście ich za bardzo stąd nie widać. Kubusiu? Co się dzieje? Pada deszcz. Mówiłam dzisiaj rano, że nie padało ani razu, to się nie lało i mamy taki oto efekt. Efekt jest też tutaj, jeśli chciałam. No tutaj też widać efekt, strasznie mi się włosy pokręciły. No masakra, słuchaj cię w sumie. Co szczęście, że dzisiaj nie wyprostowałaś, bo i tak by się zmęczyły. Jedziemy do Inverness, dzisiaj nocujemy w końcu jakieś miasto, w końcu wegańska knajpa i robimy zakupy. Ale już jestem elokwentna. Powiedz coś mądrego, proszę cię. Uratuj ten klip, uratuj ten klip. Dobranoc. Naucz wszystkich jakiegoś fajnego stwierdzenia z angielskiego. O. Tego z wczoraj. Słuchajcie, historia... O Jezu, przyciszę to. Historia życia. Przyszliśmy z mamą obejrzeć sobie 14-wieczny zamek. I na nas obie ptak zrobił głowę. I mi tylko na odrobinę spodnie, odrobinę płaszcza, a mamie tak centralnie na głowę. Coś pięknego. Tak wygląda właśnie wejście od naszej uliczki w Inverness. I prezentuje się bardzo ładnie. Dobrze, Kubusiu, wyjdź na prowadzenie. Więc idziemy do szkockiej wegańskiej restauracji. Nie tylko, nie tylko szkockiej. Specjał. Nazywa się? The Alley Cat. Jest. A tam bardzo fajne jakieś zamczysko. Bardzo fajna główna ulica. Zaraz nas coś rozjedzie, ale to nic. Bardzo fajnie. My idziemy tu. Słuchajcie, mam przyjemność spróbować haggisu. Nie miałam takiej opcji w moim poprzednim życiu, bo wtedy jeszcze nie było mnie w Szkocji. To jest ich kaszanka. No to jest wersja wegańska. I Kubuś chciał coś dodać? Pani była bardzo uprzejma i powiedziała, że możemy sobie spróbować. Tak, trochę to wymusiłam, ale tak uprzejmie. No. Czy smakuje jak kaszanka? Pyszne. Ostre, mega cebulowe i mega pieprzne. Polecam. Czyli kaszanka. Lubię kaszankę. Kuba ma steka z, nie wiem czym, jakimś ciastem i frytkami. U mamusi ryba z frytkami, z jackfruta, a u mnie lasagne.
Cześć, właśnie zjedliśmy pyszne jedzenie. Była chyba najsmaczniejsze wegańskie jedzenie najpierw do tej pory. Kubydanie na 100%. No tak, moje wygrało generalnie. Obowiązku. Zastanawiam się, czemu masz pół metra nad swoją głową, a mnie ledwo widać. Nie. Tak? I o. O, vlogger life! Jesteśmy właśnie przy zamku, który jest piękny, jest cudowny wieczór, a za nami jest katedra Notre Dame, bo spłonęła, nawet nie spłonęła, tylko przewieziono ją tutaj. Dobrze. A zamek jest tutaj. No, tutaj w górze nam widać. Tu. No dokończę jedzonku. Chciałam tylko dokończyć, że... Czemu trzymasz rękę na mojej głowie? Nazywa się The Alley Cat i polecamy wszystko. Powiedz, co jedliśmy. No właśnie, tak musi jak jakby... Zaprosić, że mnie stresuje, że po prostu wszystko będzie do usunięcia. O. Jedliśmy chyba jakby steka, czyli potrawka mięsna z jackfruta z cebulą, z pieczarkami, marchewką, pod taką jakby ciastem francuskim. Francuskie ciasto, to było zwykłe francuskie ciasto, takie zapieczone. To było włoskie. Ja miałam lasagne. Ja jeszcze do tego miałem frytki. Frytki, no tak. Ja miałam lasagne, chyba bardzo smaczna, z beszamelem i z serem wegańskim, ale trochę, no nie powaliła. Mi bardzo smakowała, ale była taka nie jak lasagne trochę. Tak, taka, jak mama powiedziała, jak leczo smakuje. Dziwna. Natomiast mama miała rybę z frytkami z jackfruta i była bardzo, bardzo, bardzo dobra. Naprawdę bardzo rybna. No. Także ja polecamy... Tylko trochę za miękka. Dużo takich... Nie wiem, aż małą kamerę wziąłam. Ale dużo szkockich specjałów, także Inverness... Z jak ty trzymasz tą kamerę? Tak mi ręka już boli. Tak, bo ja w ogóle trzymam. Chciałam to powiedzieć tak, żeby było nas jakoś lepiej widać, a nie... Trzeba powiedzieć, że jedliśmy onions. Które... A, i jeszcze co? I jeszcze haggis. Haggis próbowaliśmy, tak, pani dała bardzo miła opcja. Idziemy do zamku. Jest bardzo fajnie. Reklama Mercedesa. Mercedes. No, całkiem sympatycznie. No, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie, Inver. Z tej strony widoczek znacznie lepszy. Tutaj bardzo pięknie. Całkiem fajna katedra. W środku też. Całkiem fajny brat. Bardzo piękny ratusz w Inverness, na dobry początek dnia, dzień dobry, dzień dobry. Taką mamy właśnie piękną pogodę, rano było słoneczko, a teraz jezioro Loch Ness słynne z zamkiem jakieś, nie wiem, Uku, Hart, coś tam. I pada. Pozdrawiamy z Fort Augustus, troszkę pada, ale jest całkiem przyjemnie. Wodospadzik, trochę sztuczny. Witamy w miejscu, gdzie narodziła się moja ulubiona kawa. I jest tak pięknie. Oczywiście słońce już zaszło, ale jest naprawdę mega malowniczo. No tak wygląda tutaj ta mini wioska, a tam w tle widzicie elektrownię wodną. Zrobiliśmy małą przerwę na kawę. Bardzo fajne miasto, słuchajcie, nazywa się Dunkeld. I tutaj też przepiękne, przepiękne budynki. Dzisiaj się jeszcze z wami nie witałam, byliśmy na super kawce. Teraz jesteśmy właśnie w tym Dunkeld i jedziemy do Perth i się bardzo cieszę, bo zawitamy w końcu w jakiejś wegańskiej. No, jakby ci mało było, byliśmy ostatnio. No, ja nigdy nie mam dość. Widać, że jest tutaj dużo pieniędzy. Naprawdę, moim zdaniem. Chodźcie, zobaczymy tutaj taki ogródek. Nie, to jest czyjaś pawila, ty. A tam jest katedral czyjś. Że pominimy te auta, ale po prostu ten parczek. Rozkosznie jest. Coś powiesz? Nie. To jest zamek, który nazywa się Scone Palace, czyli taka bułeczka. Bułeczka szkocka. A teraz Kubuś nam powie, dokąd idziemy. Idziemy do wegańskiej, jedynej wegańskiej restauracji w mieście, która nazywa się 269 Vegan. Będziemy jeść pyszne pyszności. Pyszne, nie powiem co. Proszę Państwa, wchodzimy do tego cudownego miejsca. Dzień dobry, witamy w krainie foodpornu. Co zamówiliśmy? Zamówiliśmy trzy bandule. Jeden BLT, jeden z pastrami, jeden z cream cheese i... Łosoś. Z marchewki. Tak, i do tego wzięliśmy dwie zupy i Asia bulgur. Generalnie wszystko, co było. Asia bulgur. Bardzo pięknie.
Uwaga, słuchajcie, mój pierwszy w życiu bajwiel z ala łososiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest ciepły i chrupiący. A tutaj mamy Buddha bowla azjatyckiego i zaraz przyjdą jeszcze nasze dodatkowe dania. A tak się prezentuje cała nasza uczta. A teraz już nie przedłużam, bo mnie tutaj zaraz wydziedziczą. Dzień dobry, czas na recenzję wegańskiego jedzenia. Jak to nazywało się? 29 Vegan i było boskie. Przepyszny bajgiel i mój pierwszy raz w życiu jadłam naprawdę marchewkę a la łosoś, teraz mam była, jak łosoś. Taka szwedzka. Była z cream cheese i z koperkiem i z nori, przez co była przepyszna. No, oprócz tego wasze kanapki, które polecam, ale bez szału, ale te kanapki były cudowne. Pozdrawiamy ze słonecznego Perth i za nami jest przepiękny stary kościół i to jest nasz ostatni dzień przed przyjazdem do Edynburga i jutro się rozstajemy z Kubą, ale też się z nim pożegnamy oficjalnie na tym filmie, także lecimy dalej sobie spacerować. Zamykamy. Mamuniu, stop. Piękny widok, nasz ostatnie zakwaterowanie dzikie. Któż to jeszcze raz mamuszce, to on tęsknią. Mieć taki widok przy takiej pogodzie to jest coś niesamowitego. Katarzyna Sobańska. A ty gdzie wypijesz swoją wieczorną herbatę? Bo ja wybiorę tę ławkę z tym widokiem. Dzień dobry, ja ziewam, a tu mamy zamek w Stirling i ostatnie chwile z Kubuniem. Dzień dobry, to są nasze ostatnie chwile w samochodzie. Dojeżdżamy do Edynburga, byliśmy w Stirling przez 3 sekundy, żeby zobaczyć zamek i za chwilę musimy już oddać samochód i niedługo oddajemy tego pana. I właśnie zastanawiam, czy teraz przerwać vloga oddając auto i zacząć edynburskiego, czy jak Kubusia oddamy. Może jeszcze dzisiaj zostaniesz z nami. Jakoś jeszcze teraz zobaczyć. Kurde, problem! Chcieliśmy jeszcze zajechać do Falkirk, żeby zobaczyć konie, a konie czekają na nas przy autostradzie. Chciałam wam pokazać słynne mosty Queensbury. Aż się przybliżę. Takie mamy. No, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. Jesteśmy w Paradise Palms, a właściwie w Lucky Pig, czyli w restauracji Paradise Palms. Tak. I zamówiliśmy mega pyszne, mięsne, bezmięsne rzeczy. I czekajcie, stay tuned. Jest. To jest wnętrze roku, przejdźcie tam, serio, polecam. Zobaczcie, dostałam prezent na graduację, bo mój brat odjeżdża. Czekajcie, oddalę się. Oj, teraz się przybliżam. Dam radę. Bo Kubuś za chwilę wyjeżdża i będzie go na moim ukończeniu szkoły i dostałam prezent. Ale wy zaraz się żegnacie z Kubą i dopiero zobaczycie, o co chodzi w następnym vlogu, ale dzięki mału. Proszę państwa, zielenina, frytki z klopsami, sosem i serem, burger sznycelowy, burger burak, nie, momencik, fasolowy oraz skrzydełka z seitana. Co chcesz powiedzieć? Jest przepyszne jedzenie. Wszystko. Zobaczcie, jaką mamy ucztę. Wszystko jest piękne. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry, wieczór. Kubuś chciał powiedzieć. Zawsze jak nagrywam, to mam chryb. Zauważam. Powiedz o paradajsie. Pyszne jedzonko, co było najlepsze. Chyba frytki z meatballsami, w sensie marinara z serem. Przepyszne. Oraz Kentucky Fried Seitan, trybu mega. I te sosy były nawet dobre. Ty narzekałaś, a według mnie były spoko. Kadru. Ogólnie ludzie pisali do mnie prywatne wiadomości na Instagramie, jak wstawiłem twoje zdjęcie z tobą na Instastory. No. Ile mam wzrostu? Bo to, wyszedłem tam, jak miałem sobie z 2,5 metra mam przy tobie, bo dlatego, że byłaś taka pod tym. A ile masz wzrostu? 1,90 m prawie. Zależy. Prawie robi wielką różnicę. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na tę wazę z pięknymi wzorami. Na co? No zobacz, jak jest pięknie. Jaka waza? Jezus, ja oglądałeś kiedyś Kangus? Takie chrupki, tam była taka reklama. Zwróćcie uwagę na tę wazę z pięknymi wzorami. Kangus. No, ja jesteś za młody. Młody, to nie jadłem takiego syfu. Urodziłeś się w świadomym domu. Tak. A tu zamek, pozdrawiamy. Chciałam powiedzieć, że mój brat tutaj maszeruje na autobus na lotnisko, bo nas opuszcza. A to jest przepiękna uliczka. Wsiadam do autobusu i się żegnam. Pa, pa. Koniec vloga? Tak. No, pa. Miłego openera. Ale co? Odeszły klip. Jest strasznie jasno. Widzimy się za tydzień w moim edynburskim vlogu, a Kubuś leci na openera.
Pa, trzymajcie się. Pa!